Samochód, ciągnik i dwie przyczepy spłonęły podczas pożaru w Petrykozach. Coraz więcej osób korzysta z pomocy Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy. Zakończył się pierwszy turnus półkolonii organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Informacje Kultura Sport, Krzysztof Chile, witam Państwa. We wtorek o godzinie 22.10 pawieńscy strażacy zostali powiadomieni o pożarze, który wybuchł we wsi Petrykozy. Na miejsce akcji udało się 7 sekcji jednostek ratowniczo-gaśniczych z Pabianic oraz 5 jednostek OSP. Ogień strawił doszczętnie drewnianą stodołę oraz dach i konstrukcję na stodole murowanej. Nie udało się uratować garażu. Spłonął samochód osobowy marki Uno, ciągnik i dwie przyczepy rolnicze. Nie zdołano także uratować urządzeń rolniczych. Spaliła się kosiarka, dmuchawa oraz glebogryzarka. Spłonęło również siano i słoma znajdujące się w stodole. Na szczęście nie ucierpiały zwierzęta, które znajdowały się w innym budynku gospodarczym. No i nie wiem, jak się stało, bo się obudziłam już, bo samochód u nas w płomieniach stał za moment, ciągnik stodoła, no straż dzwonię, no nie mogę się dodzwonić, raz czy sąsiad leciał, to nie mogłam się połączyć, no ale tam już było widać i ktoś... Po jakim czasie przyjechali? Oj, dość długo, później przyjechali, wody nie ma, a to co, no ciężko. A to się zaczęło tak, tu od samochodu, tak? Od, no znaczy tutaj od tego, rogu, tak? Tak, ja widziałam, jak się palił samochód, jak się obudziłam. A widzieliśmy tam budę psa jeszcze. To tak, jeszcze... psy już na mieszkaniu, są, tak. Psy, no, tak, uratowałam psy, tak. Bałam się bardzo o zwierzęta, bo Boże. No właśnie, tak, o zwierzęta no, też. No wodą zaraz zaczęło lać to. Ale oborę, żeby... zdążyli wyprowadzić. Nie, nie, stoją w oborze. Dzięki sprawnej akcji strażaków nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się ognia na budynek gospodarczy i mieszkalny. Nie ucierpiały też przylegające bezpośrednio do palących się obiektów budynki gospodarcze i stodoła sąsiada. Na miejsce akcji przybył szef sztabu ratownictwa PL Sibi Radio Piotr Zagalski. Zgłasza się na pobieni strażacy 011. Słuchaj, ja tu jestem na miejscu tego pożaru. Na tyle, co ja widzę, sytuacja jest opanowana, trwa dogaszanie tych stodół. Czy kogoś się zadysponować? No na razie nikogo nie potrzebuję, żebyś mnie zadysponował. Jak co, to będę informował Cię. Dobra, mam się, ja też przechodzę na to. Dziękuję. Wstępnie straty oszacowano na 50 tysięcy złotych. Przyczynę pożaru ustala pabieńska policja. Natomiast dzisiaj o godzinie 10 na dużym skręcie zapalił się tramwaj. W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej wewnątrz tramwaju spod podłogi zaczął wydobywać się dym. Motorniczy natychmiast zatrzymał pojazd, odłączając go od trakcji elektrycznej. W tramwaju znajdowało się kilku pasażerów, którzy szybko go opuścili. Przybyli na miejsce strażacy, używając gaśnicy śniegowej zlikwidowali zagrożenie. Tramwaj został odstawiony na bocznicę przy pętli na dużym skręcie. Od 12 czerwca 1995 roku w Pabieńcach działa Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy. Liderką klubu jest Elżbieta Jarzębska, która w 1993 roku sama straciła pracę. Jako bezrobotna, idąc za przykładem istniejących już w Polsce klubów, postanowiła pomóc osobom będącym w tej samej sytuacji. Korzystając z pomocy doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i jednocześnie współpracując z Pabieńskim Urzędem Pracy, utworzyła w naszym mieście podobny klub. Te osoby, które tutaj przychodzą, są w takich samych sytuacjach psychicznych, jak i ja byłam, czy każda z nas, która przez jakiś czas nie miała pracy, prawda? Przeszłyśmy ból bezrobocia i wiemy, co to znaczy znaleźć się w luce, w pustce, prawda? To, co z człowiekiem się dzieje. Te osoby tak przychodzą i teraz proszę, zresztą pan sam przeczytał w tej kronice, pan sam zauważył, że te wpisy bardzo często dotyczą tego, że
Ludzie przede wszystkim, te osoby, które tutaj były, szalenie zresztą życzliwe, cudowni ludzie, którzy tu przychodzą. Tu nie kwestia wykształcenia, to po prostu tutaj nawet nie ma, nie bierzemy, tu nie ma kryterium wykształcenia, nie ma kryterium żadnych poglądów, nie dyskutujemy na tematy polityczne, wyznaniowe. Jest to po prostu taka pełna tolerancja nawzajem, żeby się grupa zżyła. I stąd jest taka otwartość. Szkolenie przebiega w cyklu 11 spotkań trwających około 5 godzin jedno. Uczestnicy kursów nabierają m.in. umiejętności prezentacji swojej osoby, redagowania listów motywacyjnych, własnych ofert pracy oraz życiorysów. Pytanie jest takie, że trzeba indywidualnie szukać pracy, docierać do pracodawcy wszystkimi możliwymi drogami, ale w sposób indywidualny. Bo to jest tak mówimy, że pracę znajdujemy przy znajomości. Proszę pana, proszę wierzyć mi, że spotkanie z pracodawcą, przedstawienie się temu, do czego, to jest kwintesencją już naszego, bo to jest ostatnie spotkanie, temat ostatniego spotkania. Ta umiejętność dotarcia do pracodawcy, porozmawiania z nim, jest to forma zawarcia znajomości. Często jest to o wiele lepsza dla pracodawcy odpowiedź poznania w ten sposób człowieka, niż to takie właśnie polecenie. Słuchaj, zwalnia się miejsce pracy, a może być jakąś swoją kuzynkę, bo tak często pracodawcy robią. Może kuzynkę być przysyłana na swoje miejsce, czy kogoś znajomego. To jest żadne poręczenie. On szuka zabezpieczenia, bo to po prostu takie poręczenie przez kogoś. A takie spotkanie bezpośrednio z tą osobą, z którą może porozmawiać, tu akurat mam dwie osoby, które są po bardzo profesjonalnych rozmowach z pracodawcą w tej grupie. Akurat Asia, gdyby chciała opisać swoją rozmowę, to jest rzeczywiście coś, co profesjonalnie przeszła. Rzadko miałam ocenę tak profesjonalnie dobrej rozmowy. I tak przybiegła ta rozmowa, że zrezygnowano z zatrudnienia, o które ona się starała, a dano jej szansę o wiele lepszego stanowiska i z konkretnym już zatrudnieniem od września. Klub aktywnego poszukiwania pracy zdobywa coraz większą popularność. Dla porównania, w roku ubiegłym z pomocy klubu skorzystały 132 osoby, natomiast w tym roku już 99 osób. Od niedawna cyklem szkoleń objęci zostali mieszkańcy Konstantynowa oraz osoby niepełnosprawne. Współorganizatorem klubu jest Papieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. My współdziałamy z Rejonowym Urzędem Pracy właśnie w tym względzie i jest to niewątpliwie duża sprawa związana z tym, że spółdzielnia mieszkaniowa nieodpłatnie udostępnia lokal Rejonowemu Urzędowi Pracy i tutaj na naszym terenie są ludzie, którzy znajdują tutaj schronienie. Chciałabym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz i podziękować zarazem za wspaniale układającą się współpracę między Rejonowym Urzędem Pracy. Podziękować pani Jolancie Pietrzak, doradcy zawodowemu, jak również naszej koleżance, z którą współpracujemy na co dzień, liderce klubu aktywnego poszukiwania pracy, koleżance Elżbiecie Jarzębskiej. W poniedziałek o godzinie 16:50 na ulicy Zamkowej doszło do zerwania trakcji tramwajowej. O przewody zaczepił ciągnik stojący na naczepie ciężarówki, która wyjeżdżała z ulicy Lutomierskiej w Zamkową. Jak nas poinformowała pabieńska policja, kierowca przekonany był, że jego samochód zmieści się pod trakcją. Przez blisko 5 godzin służby MPK usuwały skutki awarii. W tym czasie uruchomiono w zastępstwie autobusy. Około godziny 20 zakończono prace naprawcze. Niestety na skutki zerwania trakcji nie trzeba było długo czekać, gdyż już po 30 minutach pękł jeden z naciągów podtrzymujących sieć przewodów. Ruch tramwajów został wznowiony dopiero o godzinie 23:50. Koszty naprawy oszacowano na sumę około 4000 zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizatorem letniego wypoczynku dla młodych pabieńczan pozostających w mieście. Półkolonie to forma spędzania wakacji, jaką oferuje TPD. Cztery turnusy, które odbędą się w lipcu i sierpniu, zorganizowano na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Koszt dzienny pobytu dziecka na półkoloniach wynosi 4,5 zł. W tym zagwarantowany jest obiad dwudaniowy w Barze Słonecznym oraz podwieczorek
Poza tym dzieci spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, kiedy dopisuje pogoda. Gromadzimy się tutaj już o godzinie 9 rano i rozchodzimy się o 16 do domów. Kiedy jest deszcz, wtedy spotykamy się w miejskim przedszkolu numer 4 i tam prowadzone są zabawy świetlicowe. W czasie pierwszego turnusu, który wczoraj zakończyła biesiada przy grillu, dzieciaki atrakcyjnie spędziły czas m.in. na wycieczkach. Zwiedzały zabytki Pabianic, ale najmilej wspominają pobyt w łódzkim zoo. W czasie, gdy pogoda dopisywała, korzystały z rowerów wodnych za darmo wypożyczanych przez MOSiR. Gdy padało, zdobywały nagrody w licznych konkursach. Na pierwszym turnusie półkolonii z TPD wypoczywało ponad 20 pabianiczan w wieku od 6 do 15 lat. 9250 zł na wypoczynek dla półkolonistów przeznaczył Urząd Miasta. Zapisy na półkolonie przyjmuje TPD w swojej siedzibie przy ulicy Gdańskiej 6 w godzinach od 16 do 17. Telefon 215 51 73. Kto jest faworytem? Bo przecież ona już będzie. I wtedy już jest sprawa rozwiązana. Bo nie chodzi mi o to, żeby mnie tam załóżmy, bo ja mogę się wyprodukować wtedy. Ale żeby spytać. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Mielczarskiego. Inwestycje finansuje Urząd Miasta oraz firma Esso. Stare płyty zostaną zerwane z jezdni, a ponieważ są w dobrym stanie, zostaną wykorzystane na utwardzenie ulicy Widzewskiej. Miasto przeznaczyło 100 tysięcy złotych na przełożenie instalacji gazowych, energetycznych i budowę podjazdów do posesji. Koszty związane z położeniem nowej nawierzchni oraz krawężników wzięła na siebie firma Esso, której stacja benzynowa budowana jest przy ulicy Łaskiej w pobliżu remontowanej ulicy Mielczarskiego. Atrakcyjnie zapowiada się najbliższa sobota na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzień dobry pabianiczanom. W związku z tym, że mamy okres wakacyjny, chciałbym serdecznie zaprosić na przede wszystkim pływających, lubiących pływać, na maraton pływacki, który odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 11. Oprócz tego mamy również wyścigi kajakowe, na które zapraszamy młodzież. Mamy cenne nagrody ufundowane przez MOSiR. Ponadto współpracuje z nami w tym temacie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Serdecznie zapraszamy. Nagrody, które przygotowano dla najlepszych pływaków i kajakarzy, są naprawdę atrakcyjne. A jakie? O tym przekonać się będzie można już w sobotę. Oby tylko dopisała pogoda. Na dziś to już wszystko. Zapraszam tradycyjnie na poniedziałek. Do widzenia Państwu.